A to nasza druga wizyta, tym razem w świetle dziennym. W budynku, o którym już wspominałem, który nazywa się Casa del Mar. Czyli dom morza, najważniejszy budynek w Grande Gandia. Dwa pokoje, pięknie wykafelkowane. Łazienka, Hiszpanie to nazywają orige, czyli oryginalna jeszcze od wybudowania. Można sobie to oczywiście przerobić po swojemu. I duży salon. Jedyną wadą tego apartamentu jest to, że nie ma widoczków, nie ma dużo światła, ale z punktu wynajmowalności to jedno z najlepiej położonych w całym Grande Gandia. I uwaga, ostatnio jak filmowałem, była cena 55 tysięcy euro. Dzisiaj cena spadła na 47 tysięcy euro. Jeszcze jeżeli uwzględnimy jakąś ofertę, możemy zbliżyć się do 40, ale to oczywiście tego nie gwarantuję ani nie zapewniam. Jest tutaj też kuchnia. Kuchnię jeszcze można od biedy używać. I takie mini patio, żeby coś sobie wysuszyć. Czekam na oferty, na zapytania. Kończą się rzeczy nadmorskie, kończą się rzeczy tanie. A to jest coś fajnego. Oczywiście to jest pierwsze piętro. Nawet jest winda, no ale to już do tego niepotrzebne. Chyba, że mamy kogoś na wózku, to można z tego skorzystać. Zapraszam do składania ofert.